Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was standardowo na dawkę newsów. Przepraszam Was za kolejną tygodniową przerwę, ale ostatnio nie miałam zupełnie weny do nagrywania. Nie chciałam wyrzucać słabego materiału na siłę, więc uznałam, że po prostu zrobię przerwę. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ale już wracam. Dzisiaj pomówimy sobie troszkę znowu o mini-dramach influencerek, troszeczkę o specjalistach w jeździectwie, a także o pewnym ciekawym wydarzeniu, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. No a rozpoczniemy sobie od mini-dramy influencerek, czyli od tego, co tygryski kochają najbardziej. A co to za mini-drama, a właściwie w sumie jednostronna sprzeczka pomiędzy Alexą Acz oraz konieraczką Kingą. I tak, wiem, że Kinga ostatnio narzekała, że jest w roli głównej wszystkich moich odcinków, ale no dzieje się wokół niej tyle różnych rzeczy, że no sorry, jestem kanałem newsowym i no, słabo by było po prostu to opuścić. No ale dobra, jeżeli Ci to przeszkadza, to nie umieszczę Cię na miniaturze ani w tytule i nie będę żerować na Twojej popularności. Ogólnie ostatnio na kanale chłopaka Aleksy, czyli Matiego, powstał filmik z szczerym odpowiadaniem na pytania od widzów i było tam pytanie na temat tego, jakich influencerek jeździeckich Aleksa nie lubi. I w sumie jedyną osobą, którą tam wymieniła, była właśnie koniareczka Kinga i uargumentowała to tym, że kiedyś ją atakowała, mimo tego, że nawet jej nie znała i nie kojarzyła. Top 5, których nie lubisz. 5, których nie lubię? Tak. Tak, powiedz. Tylko jedna mi przychodzi. Robimy dramę. Dawaj. Na myśl, którą nie lubię. Chcesz pić sos? Nie, nie chcę pić tego sosu. No najmniej chyba lubię koniareczkę Kingę z tych wszystkich influencerek. Przez to, że po prostu jedzie na mnie na story, jak ja jej nawet jeszcze nie znałam. I jej nie zrobiłam, ani nic na nią nigdy nie powiedziałam. No, więc w ogóle z nią kontaktu nie mam. No i nie podoba mi się po prostu, nie podobają mi się niektóre rzeczy, co robi. Najprawdopodobniej w wyniku tego strasznego wydarzenia obserwatorki, widzowie Aleksy zaczęli wchodzić na Instagrama koniareczki Kingi i pisać jej jakieś tam nieprzyjemne wiadomości. Najprawdopodobniej myśląc, że muszą obronić Aleksę. Kinga odpowiedziała na te zaczepki na Instastory i to story według mnie jest trochę absurdalne, ale sami tego posłuchajcie. Psst, Aleksa, opanuj swoje nastoletnie wicki. Ja wiem, że my nie odpowiadamy za naszą widownię, ale jeśli świadomie do czegoś dążymy i świadomie szpuntujemy i nakręcamy swoją widownię, to już chyba możemy wtedy wkroczyć. Weź opanuj z łaski swojej te dzieci, bo strasznie się tutaj panoszą. Moje zdanie na swój temat znasz, bo wielokrotnie mówiłam, że ciebie nie znam. No ale jeśli teraz przebywasz z kim przebywasz, a jest to osoba, która nie szczędzi słów chyba na każdą osobę w naszym jeździeckim showbizie, no to nic dziwnego, że może być przedstawione jako negatywne. Bo ja zawsze raczej mówiłam, że cię po prostu nie znam, nie oglądam i nie wiem, kim jesteś, bo wypłynęłaś chyba jak dla mnie bardzo szybko, czego po prostu nie monitorowałam. Dlaczego zawsze tak jest, że konta najbardziej kreujące się na family friendly są najmniej family friendly i dlaczego zawsze osoby, które mówią, że najmniej chcą zwady, najbardziej tej zwady szukają i ją robią? No dziewczyno. Dlatego jeszcze raz powiem, weźcie się po prostu wszyscy ode mnie odwalcie. W porównaniu do tej elitki, to nie gonię za tymi wyświetleniami. Robię swoje, jeżdżę koniki. Od zawsze było tak naprawdę we mnie jednak więcej jeźdźca niż osoby, która robi internet i robi content. I no to jest ta droga, którą chciałabym iść. Ja jednak chciałabym jeździć i nagrywać, opierać swoje media na tym, że jednak jestem bardziej jeźdźcem, a nie osobą, która po prostu nagrywa sprzęt jeździecki. Dlatego z całym szacunkiem weźcie się po prostu, odpierdolcie ode mnie, róbcie sobie swoje. Ja wam do dupy nie zaglądam i nie zaglądajcie do dupy również mnie.
Ogólnie pierwsza sprawa jest taka, że Kinga bardzo łagodnie i neutralnie powiedziała o tym, co napisała kiedyś na temat Alexy na Instastory. I wydaje mi się, że Alexa ma prawo nie darzyć Kingi za to sympatią i w sumie też ma prawo mówić o tym publicznie, tak samo jak Kinga często wyraża się publicznie o innych osobach. I to często niezbyt kulturalnie. Druga kwestia jest taka, że w sumie co Ola miała zrobić z tą sprawą? Nagrać Instastory. Hej moi drodzy, przychodzę do was z nakazem. Nie piszcie do koniareczki Kingi niemiłych rzeczy. Zostawcie ją w spokoju. Dzięki za uwagę, cześć! Więc w sumie nie wiem, co Instastory Kingi miało na celu, oprócz wylania frustracji ze względu na tą sytuację publicznie. Oczywiście jak najbardziej miała prawo się zirytować i wyrazić swoje niezadowolenie, no bo nikt chyba nie byłby zadowolony z tego, że nagle pisze do niego jakaś grupa osób i no, pisze niefajne rzeczy. Ale jeżeli chce się ograniczyć ilość takich wiadomości, to na pewno nagrywanie takiego story nie jest najlepszym pomysłem. Za to obarczanie całą winą Alexy i poczucie wyższości wobec innych influencerek, to znaczy no ja przynajmniej tak to odebrałam, może Kinga miała zupełnie inne intencje. Jest chyba jednym z słabszych pomysłów, jeżeli nam się nie podobają jakieś wiadomości albo komentarze, które otrzymujemy. Więc to była sytuacja typu dziwna i cieszę się bardzo, że Alexa w żaden sposób na to już nie zareagowała. Dobra, lecimy do kolejnego tematu, czyli znowu post na grupie Hejtet jest dziecko. Ostatnio na grupie Hejtet jest dziecko pojawił się post dotyczący samozwańczych specjalistów. I dotyczyło to w tym poście głównie behawiorystów. Na screenach było widać sytuację, w której pewna kobieta ogłosiła się jako behawiorystka, gdy ktoś poprosił ją o udowodnienie tego, że ma jakieś uprawnienia i kwalifikacje, to ona tą osobę zdisowała i zakończyła rozmowę. Na samym początku tylko wspomnę, że jeżeli chcecie uzyskać od kogoś informacje dotyczące jego papierków, certyfikatów, uprawnień, to zapytajcie o to w możliwie neutralny i przyjazny sposób, bo tak jak pisali osoby na grupie Hejtet jest dziecko w komentarzach pod tym postem, zdarzają się bardzo roszczeniowi i pretensjonalni klienci, którzy w taki sposób właśnie pytają o te uprawnienia i oni z góry wtedy wiedzą, że współpraca może być po prostu ciężka, nieprzyjemna i niechętnie będą się na nią zgadzać. Także to taka informacja z góry, a teraz przechodzimy do głębszego omówienia tematu. Niestety sprawa w jeździectwie wygląda tak, że większość takich zawodów związanych z końmi i jeździectwem jest niezbyt dobrze uregulowanych prawnie, a najczęściej po prostu wcale. Czyli nie trzeba mieć wcale żadnych uprawnień, żeby je wykonywać. Tak, dajmy na to, aby zostać lekarzem, to trzeba ukończyć studia i nie można siebie mianować lekarzem, jest to po prostu nielegalne, jeżeli będziemy udzielać takich usług, nie będąc po studiach. Tak, jak najbardziej możemy być instruktorem, jeżeli nie będziemy mieć żadnych papierków. No dobra, ale jest też kwestia taka, że te papierki uzyskiwane nawet przez oficjalne instytucje jak PZJ nie gwarantują tego, że ktoś będzie miał odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie do nauczania innych osób. I tak, jeżeli chodzi o instruktora sportu czy też trenera, to faktycznie trzeba jakieś umiejętności reprezentować, aby taki papierek od PZJ-u dostać. Tak, ten najbardziej podstawowy kurs nie wymaga zbyt wielkich umiejętności. A już uprawnia do prowadzenia praktycznie każdego typu treningu w ośrodkach jeździeckich. Zmienną są głównie tytuły, prestiż, poważanie takich osób. Nie wspominając już nawet o kursach zupełnie niezależnych, a nawet kursach online. Tak, kursach online na instruktora jeździectwa. I są osoby, które takie kursy mają i później chcą być instruktorami. Spotykałam się nawet z sytuacjami, gdy ktoś zupełnie nie miał do czynienia z jeździectwem albo kiedyś tam 20 lat temu jeździł i chce sobie zrobić taki kursik i zostać instruktorem. I pomyślę, że taka osoba będzie uczyć ludzi. I podobna sytuacja jest z innymi specjalistami końskimi, nie wliczając w to weterynarzy, bo oczywiście tutaj trzeba być również po studiach. Na przykład, aby zostać fizjoterapeutą koni, również nie trzeba mieć żadnych specjalistycznych uprawnień. Oczywiście, aby być poważanym fizjoterapeutą, trzeba ukończyć jakąś szkołę fizjoterapii. Są takie, jednak oczywiście są one drogie i nie każdy sobie chce na nie pozwolić. Więc niestety jest również sporo samozwańczych fizjoterapeutów koni, którzy no, mogą niezbyt dobrze potraktować naszego konia i jego ciało.
Więc jak szukać dobrych specjalistów? Przede wszystkim właśnie zapytać o ich kursy, jakieś warsztaty, kliniki i inne szkolenia, które odbyli. I tutaj przypominam, aby pytać o to neutralnie i kulturalnie. I zwracać uwagę na to, jaka jest waga tych wszystkich kursów i certyfikatów, bo oczywiście są takie kursy weekendowe, gdzie zapłaci się stówkę i dostaje się jakiś tam niewiele warty papierek. A są również poważane szkolenia i kliniki, na których faktycznie idzie się dowiedzieć bardzo dużo i zdobywa się na nich solidną wiedzę i doświadczenie. Oprócz sprawdzania uprawnień, no to oczywiście polecenia znajomych, czy to też osób z internetu, z czego na internecie również warto uważać i weryfikować to dobrze, ponieważ często znajomi reklamują pewne osoby, ale to zazwyczaj idzie łatwo sprawdzić. Prawdziwi specjaliści to jest nasz jeździecki skarb narodowy, trzeba ich szukać, trzeba ich wspierać, więc zwracajcie po prostu na to uwagę, żeby sobie i koniowi nie zrobić krzywdy. No i ostatnia sprawa, przechodzimy do naprawdę sporego wydarzenia, które będzie miało miejsce pierwszy raz w Polsce w tym roku we wrześniu. I jest to pierwsze szkolenie z Patem Parellim w Polsce. Pat Parelli to jest osoba, którą niektórzy nazywają prekursorem jeździectwa czy też pracy naturalnej z końmi. Jest to naprawdę znana osobistość. Wielu prawdopodobnie po prostu nie muszę go przedstawiać. Jeżeli chodzi o szeroko pojęty natural, to jest to najgłośniejsze nazwisko chyba, które możecie usłyszeć kiedykolwiek na świecie. I szkolenie z nim odbędzie się we wrześniu na torze we Wrocławiu na Partynicach. Jeżeli jesteście zainteresowani cenami, bo pewnie domyślacie się, że taka osobistość sobie mało nie liczy, to już Wam to przedstawiam. Jeżeli chodzi o udział w konsultacjach jako para koni-jeździec, to trzeba zapłacić niemal 4000 zł za 3 dni szkolenia. Ponadto chęć zapłacenia tych pieniędzy nie jest jedynym warunkiem tego, że weźmiecie udział w tym szkoleniu. A wymogi są, moi drodzy, takie, że w szkoleniu nie może wziąć udział ogier albo klacz ze źrebakiem i mogą brać udział w tym szkoleniu konie młode, ale muszą poruszać się w trzech chodach. Ponadto, nawet jeżeli koń spełnia te wymogi, to musimy podesłać również do Pata Parelliego filmik, który będzie taką kwalifikacją do tego szkolenia. Czyli w teorii, chyba w praktyce też, jeżeli nasz koń spełnia wszystkie te warunki i chcemy zapłacić takie pieniądze, wyślemy ten filmik, to również możemy się nie dostać, bo dajmy na to, Pat Parelli nie będzie zainteresowany taką parą koń-jeździec na swojej klinice. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to oczywiście jest inna opcja, czyli uczestnictwo jako wolny słuchacz. I tutaj, kochani, 3-dniowy pobyt na tym szkoleniu kosztuje 1000 zł. To powiem Wam, że jest to dosyć sporo, ale musimy mieć uwagę na to, jak wielka jest to osobistość i że budował sobie przez tyle lat taką renomę i taką markę, że może sobie na spokojnie tyle pieniędzy liczyć. I kiedy ja słyszę o tych cenach, to mnie serce boli, ale z drugiej strony jestem świadoma tego, że jeżeli przyjechałby do Polski ktoś, kto by mnie bardzo mocno interesował oraz jego wiedza i po prostu konsultacje z nim i miałabym takie pieniądze, to najprawdopodobniej bym je wydała. Mówię o tym w ramach ciekawostki, bo oczywiście nie mogę ominąć takiego wydarzenia. Nawet jeżeli nie zgadzam się z metodami promowanymi przez Pata, to jest on na pewno dużą postacią, którą większość osób zna. No dobra, i to w tym odcinku by było na tyle. Koniecznie w komentarzu napiszcie, co sądzicie o tych tematach, czy wzięlibyście udział w konsultacjach z Patem Parellim, co sądzicie o tych wszystkich samozwańczych specjalistach i o tym, czy sytuacja może się jakkolwiek zmienić na lepsze. A jeżeli macie jakąś opinię na temat tej dramy z pierwszego tematu, to również dajcie znać. Wszystko możecie pisać w komentarzach, zachęcam do kulturalnej dyskusji i ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz szkolenie. Ja oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. I zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama, na którym publikuję codzienność oraz pracę z moim koniem Quantico. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!